Cześć, tu Chris. Kolejne urządzenie od TP-Linka. Kolejny adapter. Tym razem MIMO 1X1 do 150 megabitów na sekundę. TLWN725N. Nano size, co mnie bardzo cieszy, malutki. Praktycznie takiej wielkości jak pendrive od zewnętrznej myszki do laptopa. Rozpakujmy go sobie. Jako ciekawostkę dodam jeszcze, że ma on wsparcie dla systemów Windows, Linux oraz dla Maca. Zadbał o to już producent elegancko. Jeżeli ktoś korzysta tak jak ja z Linuxa, to na pewno mu się to przyda. No i wystarczy teraz urządzenie wyciągnąć. Jest tak malutkie, że aż szkoda było opakowanie takie duże na niego robić. No ale dobra. Wyciągamy. Opakowanie waży więcej niż urządzenie. Znacznie więcej. Malutki, prawda? Prawie go nie widać. Bardzo malutki. Oczywiście nie ma on już żadnego WPS-a czy coś w tym stylu, tutaj nic takiego nie mamy. Mamy tutaj opisówkę tylko, że jest zgodny ze specyfikacją 802.11bgn, czyli pracuje w NC. Tak jak na opakowaniu mamy w NC. Oczywiście tryb MIMO 1X1. Poprzedni model, który testowałem, w zasadzie był bardzo podobny, ale pracował już w trybie MIMO 2X2 do 300 megabitów na sekundę i miał jeszcze przycisk dodatkowo WPS-a, co może być całkiem przydatne. To jest ten poprzedni model, troszkę większy, tu mamy jeszcze dodatkowo przycisk WPS-a. Jak go wyciągnę, to w zasadzie jest dwa razy większy, chociaż i tak jest bardzo mały. Dobra. Podłączymy sobie to urządzenie, sprawdzimy jakie to ma osiągi, zobaczymy jak działa, także zapraszam na testy. Dobra, nasze urządzenie podłączone. TP-Link TLWN725N. Sprawdźmy sobie w ogóle co to jest, za sprzęt. Wejdźmy sobie tutaj w menedżera urządzeń, bo mnie najbardziej interesuje, z czym mamy do czynienia, czyli na jakim chipsecie jest to. To jest nasze urządzonko, widzę, że to jest RTL8188EU, czyli popularny Realtek. Weźmy sobie zaawansowany Bandwidth, 20x40 Hz obsługuje. No i tutaj tryby, na jakich może działać, czyli całkiem fajnie. Fajnie, że to jest Realtek, to no Realteki, jak wiadomo, mają pełne wsparcie dla systemów linuxowych. Dobra, sprawdziliśmy sobie co to za sprzęt. Połączmy się z siecią radiową. Oczywiście tylko na 2,4 GHz. Tutaj mamy do dyspozycji tylko i wyłącznie tryb MIMO 1X1. Maksymalnie do 150 megabitów na sekundę. Moje połączenie internetowe to jest około 120x15, więc tak naprawdę moglibyśmy sobie speed testa wykonać. No i chyba tak zrobimy. Wejdźmy na speed test. I wszystkie pendrive'y, które są tutaj, wszystkie pendrive'y Wi-Fi, które mamy tutaj w takim jakby cyklu filmików, będę testował w ten sam sposób za tyloma ścianami, czyli za dwoma ścianami nośnymi. Zobaczymy, jakie prędkości osiągniemy. Mam łącze 120x15, a więc klikamy start. Będę także testował po FTP do serwera, który jest za routerem, tak żeby zniwelować jakieś tutaj problemy od strony internetu. Ściąganie około 17 megabitów na sekundę w tej chwili. Przypominam, że jestem za dwoma ścianami. No, niecałe 20 megabitów na sekundę. Myślę, że do 13 maksymalnie dojdzie, więcej chyba się nie uda. Przesył 11,74. No i oczywiście sobie sprawdzimy to jeszcze na serwerze FTP. No i coś sobie tutaj wrzucimy. Około 3 MB na sekundę. No czasem spadek, tu widzę do 2. 3,6 MB na sekundę w wysyłaniu, czyli w uploadzie będziemy mieli około, tak na oko, no nie będzie 20
megabitów na sekundę. A teraz w odwrotną stronę ściągniemy sobie plik. Myślę, że jest bardzo podobnie, około 3 megabajtów na sekundę, czyli też trzeba liczyć te, no wpiszmy 24 może. Nie, 24 to za dużo będzie, widzę, że już spadek mam. Też myślę, że około 20 megabitów średnio. Download upload. Średnio około 20 megabitów na sekundę. No a przy oczywiście transmisji ten ping będzie około 100 paru milisekund, 100 do 200 milisekund. No, ale nie ma tutaj kilku tysięcy. Przypominam, że za ścianami jestem, a za ścianami to różnie bywa. No i oczywiście jak transmisja została zakończona, to ping powrócił do normalnych właściwości, takie jak powinien mieć, czyli około 2 milisekund do bramy. Co mogę o tym powiedzieć? Jak na urządzenie, które pracuje tylko w standardzie N, dodatkowo w MIMO 1x1, 20x20 megabitów za dwoma ścianami żelbetowymi, to jest całkiem nie najgorszy wynik. Można śmiało tutaj korzystać z internetu. Jako taka awaryjna karta, spokojnie może być, może nam się do czegoś przydać, zwłaszcza że jest malutka, zawsze można ją mieć gdzieś schowaną jako taki zapas, jakby coś się stało z kartą, która jest zbudowana w laptopa. Dobra, także dzięki za ten filmik, myślę, że mogę to polecić, trzymajcie się, cześć.